Któż z nas, będąc małym chłopcem, nie marzyłaby kiedyś zasiąść za sterami żelaznego giganta, niczym bohaterowie czterech pancernych? Dzięki wysiłkom chłopaków z Wargaming, od niemalże 3 lat możemy wcielić się w dowódcę licznych jednostek zmechanizowanych i wziąć udział w epickich bataliach toczonych na wielu światowych frontach. Za World of Tanks przemawia nie tylko sentyment do dziecięcych pragnień, ale także łatwe do opanowania sterowanie, klarowne zasady rozgrywki i bardzo solidne jak na darmowy tytuł wykonanie. Chociaż w ostatnich latach w sektorze free-to-play stało się to właściwie standardem. Bez wątpienia produkcja ta jest godna uwagi nie tylko dla wielbicieli militariów, jednakże obecnie minęły ponad 2 lata od jej premiery, a jak dobrze wiemy, spora część nawet największych MMO po takim okresie popada w ruiny i zapomnienie. Jak to wygląda jednak w przypadku świata pancerniaków, przekonacie się za chwilę. Zapraszam do oglądania. Dla tych, którzy nie mieli do tej pory styczności z tą produkcją, WOT jest sieciowym symulatorem pola bitwy, łączącym w sobie elementy taktyki, akcji i strategii. Wzbogacony o system rozwoju czołgów, który został stworzony na wzór gier RPG. Walcząc w bitwach zdobywamy pieniądze i doświadczenie, służące nam do kupowania nowych modułów, wyposażenia dla załogi i podzespołów ulepszających pasywnie parametry naszych maszyn, bądź używanych jednorazowo w celu natychmiastowego naprawienia uszkodzeń czy uleczenia ran załogi. Oprócz tego doświadczenie służy nam do badania nowych pojazdów, uszeregowanych w specjalne drzewka rozwoju w zależności od ich rodzaju. Obecnie produkcja rosyjskiego dewelopera oferuje 6 diametralnie różnych od siebie nacji, pośród których znalazły się takie państwa jak Wielka Brytania, Francja, Rosja, USA, Niemcy i Chiny. Wszystkie maszyny destrukcji pochodzą z okresu historycznego mieszczącego się między luźno określonymi granicami, mniej więcej od czasów II wojny światowej do wojny koreańskiej z roku 1950. Gracz, zaczynając swoją przygodę, zmuszony jest wybrać jedną z gałęzi ewolucyjnych, po której szczeblach w przyszłości będzie się piął. Wybór jest tutaj spory, ponieważ każde z państw oferuje kilka linii rozwojowych, które niestety nawet w obrębie jednego drzewka rzadko się przecinają. Na początku najlepiej spróbować sobie zagrać każdym z 3 głównych typów pojazdów, a mianowicie czołgami, niszczycielami i artylerią. Wszystkie te grupy różnią się diametralnie, jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki, i to, która z nich nam się spodoba, zależy tylko i wyłącznie od naszego gustu. Artyleria większość czasu spędza siedząc daleko od pola bitwy i obserwując wszystko z taktycznego widoku od góry. Jest to typowa klasa wspomagająca, która sama nie jest w stanie zdziałać zbyt wiele, jednak jest niezastąpionym elementem większości bitew i prowadzona przez wyszkolone w graniu nią osoby potrafi przechylić znacząco losy każdego starcia. Niszczyciele charakteryzują się nieco zmniejszoną mobilnością i pancerzem względem zwykłych czołgów, posiadając w zamian dużo bardziej śmiercionośne działa, które w większości przypadków montowane są na nieobrotowych wieżyczkach. Wszystko to powoduje, że są to maszyny przede wszystkim służące do walki na odległość, sprowadzającej się w głównej mierze do czekania i wypatrywania przeciwników w przysłowiowych krzakach. Ostatnia kategoria składa się tak naprawdę z 3 mniejszych, zmuszających osoby chcące nimi grać do stosowania odmiennych od siebie taktyk. Czołgi lekkie są elementem jedynie przejściowym, sprawującym początkowo rolę 2 pozostałych grup, a w późniejszym okresie pełniącym zwiadowczą funkcję medów. Są to potocznie zwani spoterzy, którzy jako pierwsi dojeżdżają do wrogich jednostek, co wiąże się z tym, że najczęściej również jako pierwsi giną. Pojazdy te posiadają najsłabszy pancerz i uzbrojenie, przez co w bezpośredniej walce nie mają zbyt wielkich szans. Grając nimi musimy przyzwyczaić się do lawirowania między budynkami, wykorzystując przy tym ich najgroźniejszą broń, czyli szybkość. Ostatnią klasą są czołgi ciężkie. Mają one najgrubszy pancerz, duże działa i są stosunkowo wolne. Jest to najliczniejsza i najbardziej uniwersalna grupa,
bez której gra nie miałaby większego sensu. Są one główną siłą napędową większości starć, koncentrując dynamikę potyczek wokół swoich działań. Oczywiście reguły charakteryzujące poszczególne kategorie pojazdów są czysto umowne i tak jak pośród czołgów ciężkich znajdą się jednostki szybsze od niektórych medów, tak i niszczyciele mogą mieć obrotowe wieże. Na dzień dzisiejszy twórcy oddali do dyspozycji graczy ponad 150 pancernych jednostek, a średnio raz w miesiącu z nowymi aktualizacjami pojawiają się następne. Niestety fakt ten ma swoje złe i dobre strony. Do dobrych na pewno należy zaliczyć, że właściwie zawsze mamy coś nowego do zdobycia, natomiast w związku ze stale powiększającą się maszynownią pojawiają się ciągłe problemy z balansem. Po kilku latach obserwowania poczynań deweloperów, bo mam już przyjemność bawić się z tą produkcją od ponad 3 lat, zaczynam myśleć, że wprowadzanie dużo lepszych od obecnych w grze pojazdów jest celowe. Oczywiście po czasie zostają one osłabione tak, aby starsze maszyny miały z nimi równe szanse, jednakże przez pierwsze kilka miesięcy są znacząco mocniejsze. Ma to, myślę, zachęcić ludzi do ich odkrywania, przez co w grze, w której jednak spory nacisk położony jest na rozgrywki klanowe, wymusza na graczach swoisty wyścig zbrojeń. Walki prowadzone są na 30 różnorodnych mapach w 3 trybach rozgrywki – szturmie, bitwie spotkaniowej i standardowej. Szturm polega na zdobyciu bazy przeciwnika, czyli prościej mówiąc, jedna strona się broni, druga atakuje. W spotkaniówce jest jeden punkt, do którego muszą dostać się obie drużyny, a następnie go przejąć i utrzymać. Ostatni rodzaj rozgrywek to zwykłe starcia, gdzie każda ekipa ma swoją flagę, a cały widz polega na jej ochronieniu, zdobywając przy tym sztandar przeciwników. Rzecz jasna, każdy mecz można również wygrać, niszcząc wszystkie jednostki nieprzyjaciela i prawdę powiedziawszy, tak kończy się znacząca większość potyczek. Oprócz nieustannie toczących się batalii z losowymi przeciwnikami, gracze mogą tworzyć klany walczące o prowincje, czyli tereny znajdujące się na mapie świata. Zdobywanie ziem jest bardzo ważnym i jednocześnie opłacalnym zajęciem, ponieważ sprawowanie kontroli nad danym rejonem przynosi klanowi odpowiednią ilość złota, tutejszej waluty premium. Każde z terytoriów gwarantuje z góry ustalony dochód, a o te najwartościowsze toczą się najbardziej zaciekłe zmagania. Naturalnie nie trzeba być w klanie, aby brać udział w ambitniejszych bojach i jeśli chcemy, mamy możliwość grania losowych bitew ze znajomymi w 3-osobowych plutonach bądź z większą grupą w 15-osobowych kompaniach. I powiem Wam szczerze, że taktycznie zaplanowane i rozegrane konfrontacje są kwintesencją tej produkcji. Nic nie sprawia tak wielkiej radości jak ogranie do zera konkurencyjnego klanu, który bądź co bądź też stara się zrealizować swoją taktykę. Żeby tego było mało, Wargaming wraz z różnymi sponsorami co rusz organizuje turnieje. Na czele z ESL-ami, czyli Ligą Sportów Elektronicznych, w których World of Tanks zajmuje jedno z czołowych miejsc. Jako że WoT jest grą darmową, to istnieje w niej jak w wielu innych tytułach z tego segmentu system mikropłatności. Jeszcze kilka miesięcy temu był on bardzo agresywny, przez co nie wydając pieniędzy, nie mieliśmy właściwie szans cieszyć się pełnią możliwości. Gracze premium mogli kupować specjalną złotą amunicję, cechującą się dużo lepszymi parametrami od zwykłej, mieli dostęp do unikalnych modułów i wyposażenia, a wydając większe sumy zaopatrywali się w czołgi premium. O szybszym zdobywaniu doświadczenia i pieniędzy, a także o możliwości konwertowania punktów badań z tych przypisanych do jednego pojazdu na ogólne już nie wspominając. Obecnie jednak większość tego systemu odeszła w zapomnienie i jeśli chcemy, za odpowiednio większe sumy waluty zdobywanej w grze, możemy zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne do wyrównanej walki elementy. Konta premium dalej ułatwiają nieco rozgrywkę, jednak tylko w zakresie szybszego rozwoju, nie wpływając w żaden sposób na same starcia. Myślę, że taka polityka jest dużo zdrowsza i daje wszystkim graczom równe szanse. Zwłaszcza, że umiejętności nigdy nie dały się kupić i to, że płacąc mamy coś dużo wcześniej, nie znaczy, że jesteśmy lepsi. Podsumowując, World of Tanks to bardzo interesująca produkcja, która jest w stanie zaangażować na całe miesiące, a nawet lata. Możliwość osiągania w niej sukcesów na skalę światową jest dodatkową motywacją do ciągłego rozwijania swoich umiejętności. A element taktyczny i skoncentrowanie rozgrywki na walkach z żywymi przeciwnikami dodaje szczyptę nieprzewidywalności pomimo ciągłej powtarzalności gameplayu. Cieszyć może również fakt, że autorzy nie spoczęli na laurach,
dzięki czemu gra jest nieustannie rozwijana i rozbudowywana. Myślę, że wszyscy, którzy dadzą tej produkcji szansę, zostaną przez nią porwani niczym przez wartki górski strumień, spędzając długie godziny na ulepszaniu swojej maszynowni. Szczerze polecam ją każdemu, kto nie miał do tej pory z nią do czynienia, bo ci, którzy mieli, jestem przekonany, że grają w nią do dziś.